Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest przewodnik po Londynie, Ania. Witam Cię, Aniu. Cześć Bogusiu, dzień dobry Państwu. Powiedz, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich? Dużo się dzieje ostatnio. Na pewno wszyscy słyszeli już o zamieszkach, tak, w Wielkiej Brytanii. Ja będę mówić o tym z własnego punktu widzenia, bo to jest bardzo skomplikowany problem. Ja nie czuję się żadnym ekspertem, śledzę, co się dzieje w mediach. Każdy kanał mówi troszeczkę co innego. Mieszkam w Londynie prawie 10 lat i czuję się w Londynie bezpiecznie. Tutaj non-stop dzieją się różne protesty, prawie co tydzień są przeróżnej jakości i tematu protesty w centralnym Londynie, więc my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Były tutaj jakieś niewielkie zdarzenia, w sensie trochę marsze się wymykają spod kontroli. Jest, nie chcę powiedzieć agresja, ale jest pewne napięcie w społeczeństwie czasami. Dochodzi do jakichś pomniejszych aresztów, ale Londyn jest bezpieczny. Przynajmniej do tej pory ja się tak czuję. Wiadomo, że zamieszki działy się w różnych częściach kraju i ustało to po jakimś tygodniu. Na razie nic się więcej nie dzieje. A czy to ma jakieś głębsze podłoże? To znaczy tak, pewnie powtórzę to, co wszyscy wiedzą z telewizji już, prawda? Czyli odbyło się takie bardzo okrutne morderstwo w północnej Anglii, miejscowości Southport. I tam chłopak 17-letni z Ruandy zamordował trzy dziewczynki. Wszedł po prostu na imprezę, gdzie dzieci uczyły się tańca do muzyki Taylor Swift, zaatakował rodziców i dzieci. Wiele więcej osób było w stanie krytycznym. I te trzy małe dziewczynki zmarły, czyli miały coś około 6-9 lat. I od tego zaczęło się właściwie, czyli ludzie wyszli na ulicę, w sensie protestowali przeciwko przemocy. To były też osoby, które znały rodzinę, czyli to był taki żałobny przemarsz następnego dnia, który się przerodził w zamieszki. I w tym momencie. Z tego, co wiem, to wersja jest taka, że to wszystko media społecznościowe nakręciły. Że prawdopodobnie było podane do wiadomości w mediach społecznościowych, że to był muzułmanin. I ci ludzie w Southport podeszli właśnie pod meczet. Nic się nie stało większego, w sensie, że meczet nie był spalony, nic takiego, bo są takie pogłoski też. Ale gdzieś tam niewłaściwa informacja nastroiła ludzi przeciwko osobom z krajów arabskich. I policja też nie powiedziała oficjalnie, kto to zrobił, chociaż było wiadomo od początku, bo ten chłopak został złapany. Więc to był chłopak pochodzenia z Ruandy, urodził się w Cardiff, Walii. Mieszkał niedaleko właśnie Southport, miał 17 lat, czyli był Anglikiem, Brytyjczykiem. Ale jego rodzice pochodzili z Ruandy. I policja, ludzie myśleli, że też policja zataja takie informacje, że boją się powiedzieć, że to jest muzułmanin, bo ludzie jeszcze bardziej się zdenerwują i wyjdą na ulicę. Więc zrobiła się ogromna nieufność wobec policji. I do tej pory też nie wiem, dlaczego policja nie powiedziała od początku. On był poniżej 18 roku życia. Tydzień później po tym morderstwie skończył 18 lat. I sędzia w takiej drodze wyjątku ujawnił jego, jak to się mówi, Imię, tożsamość. nazwisko, dane personalne. Tak. Dlatego, że nie chciał, żeby ludzie dalej atakowali osoby, które nie mają z tym nic wspólnego. Więc normalnie tak się tutaj nie dzieje. Nie wolno zdradzać tożsamości nieletnich, no, zbrodniarzy, że tak powiem. Ale zrobił to, żeby trochę załagodzić nastroje, ale rozeszło się to. Czyli północna Anglia została opanowana zamieszkami. Gdzieś tam to takim pokłosiem, rykoszetem doszło do Londynu. Na niewielką skalę to były raczej protesty pokojowe. Czyli ludzie wyszli też na ulicę, żeby protestować przeciwko tym zamieszkom. A czy to tylko o to chodziło, czy tylko ten chłopak i te morderstwo było przykrywką? Nie, na pewno nie chodziło tylko o to i to już kompletnie nie jest moje pole
ekspertyzy, żeby powiedzieć, o co chodziło, bo do tej pory dziennikarze rozprawiają się na ten temat. Na pewno imigracja ma ogromne znaczenie, czyli jest zalew nielegalnej imigracji w Anglii. I widać to coraz bardziej na co dzień, czyli przyjeżdżają ludzie z Francji, przypływają łódkami, pogoda jest dobra, są wakacje. Dosyć dawno już nie padało, nie ma silnych wiatrów, więc jest dosyć łatwo przekroczyć ten kanał pomiędzy Francją i Anglią. I odkąd Partia Pracy, czyli Labour, objęła władzę na początku lipca, już teraz wyjechało nielegalnie tymi łódkami tysiące nielegalnych imigrantów, czyli jakiś miesiąc minął dopiero. Coś około chyba 5-6 tysięcy, dokładnie nie sprawdzałam ostatnio danych. Więc to są niesamowite liczby. I ci ludzie są potem przetrzymywani w różnych hotelach, czyli zwykłe hotele opróżnia się, państwo opróżnia hotele i zakładają tam po prostu no, takie hotele dla tych imigrantów tymczasowe. Gdzie w Londynie chyba kilkanaście jest takich hoteli opanowanych, o ile mi wiadomo, to nie są jakieś bardzo oficjalne dane. Są niewielkie miasteczka, gdzie jest tylko jeden hotel i cała społeczność jest po prostu zdominowana takimi uchodźcami. Wiemy też, że ta demografia uchodźców to nie są uchodźcy tak naprawdę, to są imigranci ekonomiczni, czyli przynajmniej 80 parę procent tych osób, które jest na łódkach, to są młodzi mężczyźni. Zdarzają się też osoby, które naprawdę uciekają przed prześladowaniem. Kobiety, które, nie wiem, odmówiły noszenia hidżabu i będą ścigane w swoim kraju i tutaj znajdują schronienie i rzeczywiście są wdzięczne Aniu, w Anglii. ale tyle lat nie było problemu z imigracją, a teraz taki napływ imigrantów jest. Możesz Tak. powiedzieć, skąd to się wzięło? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Jakby Anglia jest bardzo tolerancyjnym krajem i przez lata pozwalała na to, bo oni są bardzo współczujący i chcą, żeby rzeczywiście ludzie mieli lepszy start, jeżeli mają nieszczęście urodzić się w niespokojnym kraju. Ale no, doszło do tego, że teraz ja mam wrażenie, że wielu imigrantów widzi tutaj taki raj, azyl. I chcą wykorzystać sytuację, bo Anglia daje niesamowite benefity. Czyli bardzo często tutaj przyjeżdżając, jeżeli ktoś jest, no dostaje status uchodźcy, to ma mieszkanie zapewnione. Zwykle większość tych osób idzie do pracy, zarabia, ale jest część, która korzysta z tego. I nie wiem, dlaczego jest akurat w tym momencie taki zalew. Naprawdę to są pewnie skomplikowane bardzo sprawy. A może jakiś globalista opłaca to i żeby były taki napływ imigrantów? Możliwe, ale ja nie mam rozeznania ani dowodów twardych na to, więc nie mogę się wypowiadać. A parę lat temu był problem z terrorystami. W każdej nacji znajdzie się ktoś, co coś wywinie. Tak. Także ataki terrorystyczne skończyły się w Londynie, tak. Była taka fala jakieś 5 lat temu, mniej więcej odbyły się ostatnie, kiedy terroryści przyjęli taki styl, żeby wjeżdżać samochodami w ludzi na przykład. To się skończyło, bo tutaj też jest dobry wywiad zagraniczny, MI6, wywiad krajowy MI5 i oni działają, żeby udaremnić takie ataki. Jakieś, podobno słyszałam, że miesięcznie coś około 200 ataków pomniejszych, terrorystycznych udaremnia się w Anglii czy Wielkiej Brytanii. A też jakiś czas temu w Anglii było głośno, że Polak zamordował swoją rodzinę i też były zamieszki. Takich spraw jest mnóstwo, szczerze mówiąc. Ja nie słyszałam o tym. Ja też muszę powiedzieć, że nie mam telewizji i wszystkie wiadomości oglądam po prostu na YouTubie, na różnych kanałach, więc oglądam tego dużo, ale po prostu nie włączam kanałów, nie leci mi to bezwolnie, tylko wybieram. I często jest tak, że w jednej części Londynu coś się dzieje, a my o tym nie wiemy w drugiej części Londynu i że się nie dowiemy z wiadomości, bo tego nie czuć po prostu w atmosferze. A czy to prawda, że ludzie z dużych miast się wyprowadzają na wieś, żeby mieć spokój? Nie wiem, czy żeby mieć spokój, ale ekonomicznie na pewno się wyprowadzają z tych względów. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy chodzi o ten motyw.
czyli żeby odejść od zamieszek, bo to nie jest też tak, że Anglia jest tym opanowana, naprawdę. Anglia jest raczej bezpiecznym, tolerancyjnym krajem. Były zamieszki przez tydzień i regularnie zdarza się coś takiego, że co jakieś kilkanaście, kilka lat wybuchają zamieszki tu i tam, to możemy zaraz rozgrzebać ten temat. Ale ludzie wyjeżdżają z dużych miast regularnie ze względów ekonomicznych, bo nie da się kupić mieszkań w dużych miastach. Jeżeli ktoś jest na przeciętnej wypłacie, to ma szansę na jednopokojowe mieszkanie, na tyle pozwoli pożyczka w banku, ale jeżeli chcemy mieszkać w normalnych warunkach, to jeżeli ludzie zakładają rodzinę, to się wyprowadzają poza miasta. A przejdźmy teraz do Twojej pracy przewodnika. Czy dużo turystów z Polski przyjeżdża teraz po Brexicie? Bardzo dużo, z czego jestem zadowolona, bo rzeczywiście jest dobra fala w turystyce, czyli ja jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam. Przed lockdownem nigdy nie było tylu pojedynczych, prywatnych turystów w Londynie. Może byli, tylko że nie brali przewodników, więc zrobiła się taka moda, że teraz prawie każdy chce mieć prywatnego przewodnika. Wcześniej oprowadzano właściwie tylko grupy duże, albo osoby, nie wiem, które już jeździły po całym świecie i były przyzwyczajone do takiego stylu. A teraz widzę, że Polacy, zrobiło się to po prostu czymś normalnym w kulturze, że bierze się lokalnych przewodników i zwykła, przeciętna rodzina, bardzo często sobie może pozwolić właśnie na takie parę godzin ze mną, co jest świetne, bo też i wiele więcej wychodzi, ludzie wynoszą z takich wyjazdów i my mamy przewodnicy pracę. A czy dużo Polaków mieszka na wyspie? Musiałabym sprawdzić. Nie znam liczb, szczerze mówiąc. Jest ich sporo. Byliśmy kiedyś jedną z największych emigracji, teraz chyba Nigeria jest największą mniejszością, jeżeli chodzi o Londyn, ale bardzo dużo słychać języka polskiego. I jeżeli chodzi o turystów, i jeżeli chodzi o ludzi mieszkających tutaj, często właśnie jadę w metrze czy w pociągu i idziemy obok siebie po paru przystankach ktoś odbiera telefon po polsku, prawda? I to są osoby, które nawet nie wyglądają na Polaków, bo to są osoby mieszanej rasy, na pewno miały na przykład mamę albo tatę z Polski. I słychać naprawdę bardzo dużo, codziennie słyszę język polski na ulicy. A co najczęściej turyści z Polski chcą zwiedzać? No niestety jeszcze póki co chcą zwiedzać klasyczne zabytki, takie najbardziej ikoniczne, tak zwane must see. I mówię niestety, dlatego że najciekawsze miejsca w Londynie to są te takie poboczne, gdzie nie docierają grupy turystów, o których nie piszą przewodniki. Ja też teraz z telewizją Polonia nakręciłam taki materiał Gratuluję. Tak, zobaczymy, to będzie, to pokaże się we wrześniu, 4 września w telewizji o 20. I nakręciliśmy materiał właśnie w takich sklepikach z gwarantami królewskimi. To są zabytkowe sklepiki, które mają jakieś 300 lat, gdzie rodzina królewska się zaopatruje, ale każdy może sobie kupić te rzeczy. Więc jeżeli mam małe grupy, tak do 4-5 osób, to wchodzę do takich miejsc, to są niesamowite, przyjazne miejsca, mimo że oni sprzedają dla arystokracji gwiazdki na rodziny królewskiej. To są najmilszymi miejscami w Londynie, gdzie można sobie po prostu wejść i poznać trochę ich historię, porozmawiać z nimi. To jest taki wehikuł czasu trochę, że oni mają wnętrza takie rzeczywiście jak sprzed 100-200 lat. I ciężko mi moich turystów czasami do tego przekonać. Ja gdzieś tam to wrzucę w program pomiędzy Pałacem Buckingham a Piccadilly Circus. I to najczęściej ludzie najbardziej potem doceniają, ale te najfajniejsze rzeczy jest najtrudniej sprzedać, bo każdy chce zobaczyć te największe zabytki, przy których trzeba się sfotografować, zrobić post na Instagram, ale to nie są te najciekawsze miejsca w Londynie. Znaczy, nie są. Ja uwielbiam historię Londynu, uwielbiam wszystko. I Tower of London, i Big Bena, i właśnie zaułki, i wąskie uliczki, gdzie nikt nie dociera. A jak wygląda Anglia po śmierci królowej Elżbiety? Się zmieniło, człowiek, tak. To, że teraz mamy króla Karola, który był kiedyś bardzo nielubiany jako książę i długo się nie nadawał na tron rzeczywiście, ale teraz Anglicy są bardzo tacy wybaczający i tolerancyjni.
I Karol też się zmienił, czyli on trochę no już wychulał się i ucichł. Kiedyś był bardzo znany z tego, że ingerował w sprawy polityczne, bardzo komentował architekturę, gdzie nikt z rodziny królewskiej nie ma jakby. Nie jest spodziewany, że to zrobi, tak? Nie, powinien się trzymać z dala od polityki i od drażliwych tematów. Więc było takie niebezpieczeństwo, że Karol będzie bardzo kontrowersyjnym królem. Ale on chyba dobrze wiedział, że jak obejmie tron, to będzie musiał być bardziej neutralny. I tak jest. I bardzo lubiany, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak młode pokolenie raczej chciałoby się odciąć od monarchii, to zakończyć, ale z wiekiem ludzie się stają bardziej Dlaczego? konserwatywni. Oni wstydzą się trochę tego kolonializmu, imperializmu, że rodzina królewska jest symbolem tego. Ale to też jest bardzo skomplikowany temat, dlatego że jest pewien niebezpieczny nurt teraz w młodym pokoleniu. I widzę, że oni są coraz mniej dumni z bycia Brytyjczykiem, Anglikiem. Coraz więcej w szkołach mówi się o tym w edukacji, czy w muzeach, czy na uniwersytetach, że ten imperializm jest wszystkiemu winny, że wszystko złe wychodzi od Wielkiej Brytanii. I oni przyjmują jakby ten narratyw, te wierzenia i sami chcą się umartwić. Tak, bo to prawda, bo Anglia, Hiszpania, Francja to byli wszystko koloniści. Tak, to byli koloniści, aczkolwiek to znowu jest wielki, skomplikowany temat, o którym ja jakby publicznie nie chcę się wypowiadać, bo jest bardzo drażliwy. Mam swoje zdanie prywatne na ten temat i uważam, że dużo dobrego też wyszło z handlu pomiędzy krajami w trakcie imperium. Nie zawsze imperium jest tym, no, winowajcą, na który się teraz wszystkie brudy wylewa. Oczywiście wiele okropnych rzeczy się stało już. Przede wszystkim niewolnictwo na pierwszym planie, gdzie przez 300 lat niewolnictwa 15 milionów ludzi zniewolono i przewieziono z Afryki. I to się będzie jeszcze przez wiele pokoleń odbijać po tych potomkach niewolników dawnych. Ale nie jest tak, że teraz te wszystkie kraje, które kolonizowały, są straszne. Zachód wiele niesamowitych wartości wniósł do świata i moim zdaniem przoduje dalej, jeżeli chodzi o, no właśnie, system wartości chociażby. A brat Karola też był oskarżony o molestowanie seksualne. Oczywiście, tak. Jest to afera wielka i jest odsunięty teraz od obowiązków królewskich, nigdy już nie wróci do pracy w rodzinie królewskiej. Jeszcze mieszka takiej jakby wielkiej willi na terenie pałacu Windsor, gdzie jego brat, czyli król Karol, próbuje go jakoś stamtąd pokojowo usunąć, żeby jak najmniej pieniędzy wydawać na niego. No, jest to na pewno bardzo osoba skomplikowana i zepsuta. Oderwana od rzeczywistości i bardzo zepsuł wizerunek rodziny królewskiej. Co myślisz o księżnej Dianie? Jakby nie mam zdania, szczerze mówiąc. Obserwuję często to, co się dzieje, bardziej obserwuję zdarzenia i historie, a często nie daję sobie prawa, jakby, żeby mieć zdanie na pewne tematy. Na pewno była bardzo skrzywdzona tym związkiem. Była bardzo naiwna, wchodząc w związek z Karolem, który był od niej dosyć dużo starszy, był doświadczony już, a ona naiwna przeżywała swoją właściwie pierwszą miłość do niego. I na pewno nie spodziewała się tego, co to wszystko ze sobą niesie i to, że nie będzie miała odwzajemnionej miłości. Więc na pewno była bardzo poszkodowaną osobą w tej całej historii. Ale też wiadomo, że spotykała się z dziennikarzami i wypuszczała pewne informacje o rodzinie królewskiej. Ciężko mieć jej to za złe, prawda? Bo każdy w jej skórze no dostałby pewnie jakichś problemów psychicznych, co ona przeżywała, tak? Przecież miała bulimię, pewnie jakieś stany depresyjne. Więc nie trzeba jej osądzić, bo każdy zna w jej sytuacji, no, zniósłby to bardzo okropnie, taką pozycję, że jesteś na świeczniku i musisz wyglądać zawsze kwitnąco i jakby w innych podnosić na duchu. A za zamkniętymi drzwiami dzieją się strasznie smutne rzeczy.
A czy naprawdę była taką królową serc, jak ją media przedstawiały? Na pewno tak, do tej pory mają taki sentyment do niej. Tylko czy w życiu prywatnym, tak? Była Tak. taka. I w ogóle, ogólnie. Ciężko mi powiedzieć, bo tutaj rodzina królewska jakby jest, wygląda jak celebryci, czyli pokazuje się ich na okładkach gazet, ale nie mają być celebrytami, czyli oni nie mówią o sobie, gdzie oni idą do restauracji, co lubią jeść i tak dalej. Czyli są z wyglądu celebrytami, ale mają być bardzo dyskretni. Więc to, jaka ona była prywatnie, to tylko możemy wiedzieć od jej służby, którzy teraz wypuszczają książki, piszą o niej, ale to są też zdania osób pod pewnym kątem, tak? Nigdy nie będziemy mieć pełnego obrazu, chyba że za, nie wiem, 50 czy więcej lat, kiedy pewne dokumenty można będzie ujawnić. A teraz, dopóki pewne dokumenty dotyczące rodziny królewskiej będą w archiwach narodowych i one nie są ujawniane, aż do ileś lat po śmierci danej osoby, czy od zdarzeń. Czyli pewne dokumenty będą dopiero dostępne w latach 2050-70. To nas na świecie może nie być już. Dokładnie, tak. Więc my możemy bardziej może patrzeć z lotu ptaka na poprzednie pokolenia, ale to, co się dzieje dzisiaj, nie będziemy mieć chyba takiego neutralnego spojrzenia na to. Czy kiedykolwiek jest. Historia zawsze jest pisana przez wygranych, prawda? Przez tych, którzy wygrywają, więc nigdy nie będziemy wiedzieli, jaka jest prawda. I to jest cała ta otoczka monarchii, że dlatego o tym rozmawiamy, prawda? Czy wierzysz, że książę Karol jest chory? Tak Tak. poważnie? Nie wiem bardzo poważnie, bo to też nie jest ujawnione. Wiadomo, że ma diagnozę raka, ale działa. On jest pracocholikiem i wrócił do obowiązków swoich zawodowych królewskich, czyli ma się w pewnym sensie na pewno dobrze. Ale teraz znowu są takie głosy, żeby nie przedawkował, bo to nie służy, jeżeli ktoś przechodzi leczenie rakowe. Ale jest widziany bardzo dobrze. Kilka dni temu król Karol pojawił się właśnie w Southport, tam gdzie były te okropne morderstwa, prawda, trzech dziewczynek. I rozmawiał z rodziną, jakby na pewno ich wsparł na duchu swoją obecnością. To musi być na pewno dla nich no, takie wyróżnienie w tej całej tragedii, chociaż zgaduję, że są teraz na samym dnie żałoby, to jest bardzo świeże. I na tyle musi się czuć dobrze, że właśnie udaje mu się jeździć i pokazywać tu i tam. Więc trzymamy kciuki, żeby wyzdrowiał, żeby rządził jeszcze trochę, bo tak długo czekał na swoją kadencję, że należy mu się chociaż te jeszcze kilka lat rządzenia, bo na pewno zawsze chciał i zawsze się nie mógł doczekać. Bo nie wierzą też w jego chorobę niektórzy. No, są różne teorie spiskowe, ale ja się trzymam tego, co jest podawane do wiadomości ogólnej. Nie ma żadnych dowodów na to, że nie jest chory. A co byś chciała na koniec dodać? Na koniec powiem, że Londyn i Anglia jest bardzo tolerancyjnym, otwartym miastem i krajem. Jest dużo zmian ostatnio zachodzących w społeczeństwie. Wiecie, że zmieniła nam się władza, tak? Mamy po 14 latach konserwatystów, mamy teraz Partię Pracy, czyli lewicę. Zobaczymy, co z tego będzie. Niektórzy bardzo boją się o przyszłość Anglii. Ja jestem dosyć pozytywna, bo mieszkam tutaj, bo uwielbiam tę mentalność, uwielbiam ten kraj i czuję się w Londynie bezpiecznie. Nie ma chyba tak multikulturowego miasta w Europie jak Londyn. I to jest zaleta. I tutaj ludzie raczej pracują ramię w ramię z różnych kontynentów, krajów, wyznań. Przyzwyczaiłem się do tego i nie przypuszczam, że dojdzie do jakichś trwałych buntów, zamieszek w Londynie. To regularnie wybucha tu i tam, ale myślę, że zawsze będzie tak, że tutaj będzie wielonarodowość i tolerancja. A straszą już też was małpią ospą? I coś słyszałam kątem ucha, ale z tego co wiem, to nie ma z tego jakiejś nagonki w mediach. A tak jest w Polsce? Tak, najlepiej już byśmy mieli maseczki nosić, szczepić A. się.
Okej, okay. No to tutaj są ludzie bardzo rozczarowani lockdownem i tym, że okazuje się, że wcale to nie była najskuteczniejsza metoda i myślę, że nie dadzą się drugi raz zamknąć ani zaopatrzyć maseczki. Zobaczymy. Ja też myślę, że nie, że to jest tylko prowokacja. Wiem z niektórych źródeł, żeby powiedzieć, że to jest prowokacja tylko. Zobaczymy. To Polska też ma taki duch jeszcze większy niż Brytyjczycy przeciwstawiania się. Bo w komunie my tyle lat żyli. Tak, na pewno Polacy wierzą władzy. Tutaj jest inaczej, tutaj raczej ludzie ufają władzy. Więc U Polacy nas bardziej. nie. Bo ja naprawdę nie ufam. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Dużo się dzieje. Dziękuję Ci, Aniu, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję, Bogusiu, ja też pozdrawiam.